Siemaneczko, ja jestem Spooky, a to jest Assassin's Creed Valhalla. Kolejna część. Tym razem, woli ścisłości, ciągniemy wątek fabularny dotyczący Oxfordshire. O, rany boskie, się znowu wysłowić nie mogę. No, tu będzie trochę większy teren, mam nadzieję, że więcej zadań, ale w ramach dygresji chciałbym wrócić do dodatkowych zadań z Lundenu. Krótkie info. Tu się aktywuje nam możliwość kontynuowania w momencie, gdy wioskę rozbudujemy. Więc wrócimy do tego zadania jeszcze, ale to już później. Póki co kontynuujemy, uwolniliśmy Tanów z niewoli. Niestety mamy noc, więc niewiele będzie widać. Póki co. Ale uwolniliśmy Tanów i zobaczymy, co dalej będziemy mogli zrobić z wojowniczą księżniczką, która tutaj rości sobie prawa do obrony terytoriów przed niecnymi wikingami. Nie wszyscy są niecni, no ale no cóż. Bless you all. Thanks to you, I live to pay Lady Edwin back in blood. I am Thane Holt. Does Giedrich live? He's safe in Buckingham. Good, Thane. We are at your side in this fight, to keep this land in the hands of those who love Mercia, be they Saxon or Dane. God in heaven knows I'd sooner see a Dane married to my daughter than sell a man of Wessex one of my pigs. If Giedrich is behind you, then I am too. We're told you know of a holy woman, Fulke. Where is she now? Can we not fixate on this cipher, Fulke? Edwin is our focus. Fulke holds a secret that may turn the tide of this fight. Without her, I cannot achieve my full purpose here. The madwoman Fulke. Ten człowiek twierdzi, że ona jest obłąkana. Zdradź mi. Co to za sekret? Poszukaj. O. You see, brother? Your mysterious Fulke has a mind in disarray. Mad or no, I want to speak with her. Understand this. Fulke is a heretic, a sower of poisoned knowledge, and an enemy of the Church. She claims to have seen or spoken with God himself. And for this, Lady Edwin had her imprisoned, I know not where. At a monastery, I suppose. We should make inquiries. Sigurd, do we not owe Giedrich some word of what has happened here? You can speak with him in my stead, but we must hurry. Fulke's life may be in danger. We risk losing all the gains we've made here for the sake of this woman. Trust me, Eivor. Fulke is of great importance. You'll soon understand. I hope I will. We have a camp to the east, at Linforta, an old harbor on the Great Ouse. Meet us there. We Thanes will raise a fyrd and join with you to take down Edwin, whatever it takes. Bring this news to Giedrich. Tell him we'll be ready when he calls. Every man will be needed. Wróć do Gdrika. A od drugiej stąd. No dobra, czyli z jednej strony mamy... Uwolniliśmy sojuszników, którzy z Edwin pomogą nam walczyć. Z drugiej strony nikt nam nie poleca spotkania z tą całą Fulkę. No i nie znamy tego sekretu, o którym mówi nasz brat. Brat to nie jest, to jest taki kuzyn bardziej, nie? Czy nawet jeszcze dalej. W każdym bądź razie ktoś nam bliski. Ze względu na przygody, jakie razem mieliśmy. Więc wracamy do Gedrika. Jeszcze sobie pozbieram tu surowce. To jest kawałeczek drogi, więc zobaczymy się na miejscu. Jedna z dobrych wieści jest taka, że po uwolnieniu Gedrika ten teren nie jest już dla nas niebezpieczny. Wcześniej, jak tu się poruszaliśmy, to był taki motyw, że musieliśmy się ukrywać.
Nie było tak, że był zakazany teren, ale taki ten wysokiego podejrzenia, czy jak to tam nazywają. W każdym razie teraz możemy się bezpiecznie poruszać i idziemy prosto do naszego Tana. Tego terenu. Tana, czy może nawet coś więcej. Jeszcze nie do końca rozumiem zależności, jakie tu panują. O, chłopczyk jakiś. O, tu się uaktywniły różnie. Ale zadań nie mamy na razie żadnych. Mam wszystko porobione. To jest wysłanie kredy. Tam mamy karteczki, które będziemy ścigać w odcinkach, gdzie będziemy wykonywać te zadania poboczne oraz różne inne aktywności typu skarby. She's well supplied, that's for certain. Well done capturing these, lad. It was bloody business. No dobra, zobaczmy, co tam nasz Gedrick. Oil jars, spring-old arrows, fodder and the like. Take what's useful and burn the rest. Githridge. Eivor, do the Thanes live? Every single one. They've set out to raise a fear of fighting men. They all stand with you, Githridge. We'll need every pike and poker we have to take down Edwin. And you, and your brother, are you still with me? I like your bluntness, Githridge. My axe is yours. My brother's too. Edwin's plopped her haunches down in her castle now. She has men and supplies coming. Curse her eyes. Jaki on jest brutalny, nie? They continue their search for the woman Fulke. He seems to think she will help us chase Edwin to an early grave. But I do not understand how. You do what you must, Eivor. Already what men I've got for the coming fight. I'll move towards Kinnebella Castle and bring up the Feared for an assault. Edwin's fortress is strong and sure. Is there anything I can do to weaken her grip on the Shire? Or make her anxious? Ah, there's a notion. You could chip away at her flag bearers if you see them, and defend my Feared if any are in strife. We stole some of her supplies here. If you find any other stores like this, destroy them. That I can do. When you're ready for war, you'll find me at a camp near Kinnebella Castle. Podżeganie do buntu. Dobra, mamy dwa zadania. Jedno to osłabienie kontroli Edwin, a drugie pielgrzymka. Z tym, że na mapie widzę tylko na razie możliwość zrobienia tej części zadania. Osłabienia jakoś nie mogę zrobić. Pewnie jeszcze nie mam odkrytych ważnych rzeczy. Pójdziemy tu. Odsłonimy sobie teren. Może się pojawią właśnie ciekawe miejsca w związku z tym drugim zadaniem. A jak nie, to kontynuujemy historię z Sigurdem. Więc do zobaczenia na miejscu. Bo to kawałek drogi jednak. Ciekawostka. Bo biegnąc właśnie do tego punktu synchronizacji, znalazłem ten punkt, gdzie właśnie możemy osłabić kontrabandę Edwin. Przy samym punkcie. O tam. A tu mamy punkt synchronizacji. Centralnie obok. Bardzo dobrze. Część zadania wykonamy. Trzeba będzie odsłonić więcej mapy. To, tak jak podejrzewałem, właśnie pojawią nam się te elementy. Czy mamy tam jakichś przeciwników? Na razie cisza. Dear God, we're in trouble! Watch out over there, men! Oh, Christ in holy heaven! Githridge asked me to help you whenever I could. Edwin's soldiers have got us in a tough spot. We're grateful for any help you can give. A my chyba będziemy się tu bić. O, bijemy się! Tego się nie spodziewałem. I'll kill you.
w ogóle od dłuższego czasu chciałem spróbować walki na dwa cepy. Bo te cepy to mielą strasznie. O ty. Bigo, bigo. Jeszcze jeden? That was a near run thing. Thanks for helping us out. Pozbierajmy, pozbierajmy, co się da. Czyli poruszają się po Oxfen... O Jezu. Oxenfordshire. Jakie zająknięcie paskudne. Mam problem z tymi nazwami. Pierwszy raz normalnie grając w grę mam problem z nazwami. I to taki duży. W każdym bądź razie... No jak tam wyjść na górę? Dawaj po tym. O, o, tak. W każdym razie odsłaniając mapę, będziemy mogli sobie wykonać to drugie zadanie. Cieszy mnie to, bo myślałem, że będzie, że jakimś cudem, może nie cudem, ale przez przypadek nie będę w stanie, a są to dwa wątki, który jeden z nich pewnie wygaśnie, jeżeli zrobię drugi. Więc szkoda by było. Tu jest to zadanie. To dobrze by było odsłonić też ten drugi kawałek mapy. Ja tak zrobię. Pojedziemy tam. Może znowu coś znajdziemy. Opa. A jeszcze dodamy sobie umiejętności. Teraz rozwijam to drzewko. Bo akurat trucizna jest. My z trucizny nie korzystamy, no ale... Może będziemy. Dobra, zobaczenia. Do zobaczenia na miejscu. Patrzcie, jakie ładne zabudowania. Raczej ruiny w zasadzie. Tu jakiś... Kiedyś rzymski fort jakiś mógł być nawet. Z czasów, gdy Rzymianie tutaj trzymali swoje wojska. Mamy jakieś rzeczy, zadań. O, shit. Tam jakiś ziomek siedzi taki. Silny. Dobra, ale dla nas na ten moment najważniejsze to jest... wejść na górę. I zsynchronizować punkt. Mamy maskę nawet. Będziemy, na pewno tu wrócimy, jak będziemy... skarby zbierać. Jaki widok ładny. Taki fajny skok stąd będzie. Te góry tam daleko mnie intrygują. Są w śniegu całe. Do tej pory tu w Anglii to śniegu nie uraczyliśmy. Śnieg to była domena Norwegii. Dla nas. Zobaczmy.
po drodze mieliśmy właśnie jeszcze jeden taki punkt do zadania, to teraz tam polecimy. Zastanawiają mnie te rzeczy tutaj. Ale dobra. W razie czego będzie łatwo tu wrócić. Zablało. 600 metrów. Kawał drogi. Do zobaczenia na miejscu. Gdzieś tu niedaleko mamy kolejną kontrabandę do zniszczenia. O, tu za nami. Ale w złą stronę idę. W międzyczasie latałem sobie, trochę polowałem. Stąd zły kierunek. O, tam ktoś siedzi. Chłopaki czekają. Co tam, panie? Pomóc ci? You there. What's wrong? Here they come. Quick, men, or they'll wipe us out. To znowu będzie bijatyka po prostu, bo tam lisek jest. Ciągnie go na niego. Nie. W ogóle teraz zmieniłem na te dwa cepy, jak to nazywają tutaj w tej grze. I dzięki temu mogę dość sporo mieć adrenaliny, co jest bardzo fajne. Żyje. Doleciał do ściany. A to dlatego, że jeden z tych cepów ma taką pasywkę, że ma dużą szansę na odzyskanie punktu adrenaliny. Dzięki temu mogę cały czas praktycznie używać jakichś umiejek, co jest fajne. No dobra, tutaj to by było, że tyle. Zobaczmy na mapę, bo do tej pory znalazłem dwa takie punkty. Jeden był tu, przy punkcie synchronizacji, drugi tutaj. Musiałbym tak naprawdę oblecieć trochę tą mapę dookoła. Tu wychodzi z paska, że jeszcze ze dwa takie miejsca powinienem znaleźć. Ja je poszukam, bo chciałbym wykonać to zadanie przed tym, jak zacznę kontynuować wątek tak jakby główny, czyli spotkanie z Sigurdem. Znalazłem kolejny. I to było całkiem niedaleko, wyobraźcie sobie, bo tu gdzieś biliśmy się ostatnio, a następny punkt do ogarnięcia jest blisko najazdu rzecznego. No. O, w ogóle w opactwie. Aż się chciałoby w tym momencie cały najazd zrobić, ale wolałbym to sobie zostawić. A w sumie. W sumie czemu nie? Dawno żadnych najazdów nie robiliśmy, a i tak mam braki w surowcach. To można by w sumie czyścić całe to miejsce.
tylko chyba idziemy z grubej rury w takim bądź razie. Po prostu wzywam statek. O, nie da się. Ale da się rozpocząć najazd. Dobra. Zapomniałem nawet, jak to wygląda. Lecimy od razu. Jaki odważny. Dobra. O. Aż tam. O, przeżył. Dużo tych żołnierzy tutaj. Nie odpuszczają lekko. Dobra, chodź, jeszcze raz. Spróbujemy wyważyć drzwi. Kościnka ze strzałą chodzi. A to jest ta chyba, co ją zdobyliśmy w ramach misji fabularnych. Pomóż, pomóż. Strzelają do nas. Surowce. Dobra, czyścimy dalej. O, kurczak się na mnie rzuca. Tam coś następnego jest. A tu już w samej katedrze. Trzeba się wbić do środka. O, tu są kraty. Też są kraty. A to cwaniaki. Nie dadzą tak od... O, po prostu wejść. Klucz potrzebujemy. Jakiś upgrade'owany ten kościół. Zazwyczaj było jakieś okienko. Mimo wszystko można było się dostać do środka. Masz po łbie, masz po łbie. Oni się nie rozbijają tak o te mury. Musi się rozbijać. Mam zły łuk w ogóle cały czas, bo mam taki myśliwski. Raczej ten drapieżcy. Snajpera. No, teraz będę mógł postrzelać trochę do tych łuczników. Gdzieś był klucz. O, tam jest skrzynia. Chodźmy do skrzyni w takim razie. Give me a hand over here. Bo nie spodziewałem się, że ta misja skończy się tym, że złupimy cały klasztor. Opactwo w zasadzie całe chyba. Miałem powiedzieć. O, tego gościa nie lubię. On by mógł zginąć przy którymś najeździe. Wcale bym nie płakał. Podważam moje dobre intencje. Gdzie ten klucz? Tam. To wygląda, jakby był pod ziemią.
Come, help me with this. O, on. On jest zły, on jest niedobry. Tak czuję. Znaczy, no, zawsze jest ta szansa, że po prostu się przejmuje losem klanu, ale... Mam wrażenie, że nie tylko o to chodzi. No dobra, mam problem z tym klasztorem. O! O! Dobra, chyba coś znajdziemy. Do góry. Do góry. No. No, dobra, no to weszliśmy, to już jesteśmy w domu. Pani. List jakiś. List ze skargą. Chigon ojcze, my rolnicy z pól okalających opactwo Saint Albanes prosimy, żeby pielgrzymi z Lundenu nie byli tu więcej przyjmowani. Wszyscy modlimy się do świętego Albana, pierwszego męczennika z Mercy, ale ci Lundeńczycy, oni nie mają żadnych zahamowań. Pochłaniają całe beczki miodu i załatwiają potrzeby na naszych polach. Zapewniamy, że zbieranie plonów nie jest przyjemne. Ze względu na pamięć naszego wspaniałego świętego prosimy odprawić tych ludzi. Parafianie. Parafianie się buntują. Ile szczurów? A w ogóle teraz... Wczoraj chyba wyszedł... patch taki next-genowy do Plague Tale Innocence. Nie będę ogrywać tego drugi raz. Moje pierwsze przejście można zobaczyć na kanale. Ej, no chodź tak któryś pomóc. A, bo ja tu nie otworzyłem drzwi chyba jeszcze. I... Nie będę tego powtarzać. Ale ogólnie polecam. A teraz, jeżeli można by było pograć w to z ulepszoną grafiką, to jak najbardziej. Surowce, surowce. Kolejny list. Obwieszczenie dotyczące Fulke. O, jej szukaliśmy w ogóle. Bracia, ostrzegam was, byście opierali się pokusie toczenia debat o kościele z uwięzioną imieniem Fulke. Ma ona diabelską zdolność do obracania przeciwko rozmówcy jego własnych słów, a nawet Pisma Świętego, sprawiając, że wychodzi on na niedouczonego głupca. Nie możemy pozwolić, by parała się tymi mrocznymi sztuczkami. Ograniczcie tematy rozmów do jedzenia, pogody i pochwał dla Lady Edwin. Opat Dalbere. Lady Edwin to nasza tutaj gospodyni, która nas raczej nie lubi. Dobra. Najazd zrobiony. Więcej w zasadzie nie muszę tutaj robić. Bo będzie to w ramach zadań albo czyszczenia. Ważne, że udało się ten wyczyścić
wystarczy zrobić zadanie osłabienia Lady Edwin. Raczej kawałek zadań. Jeszcze będziemy szukać kolejnego. Mało rośnie ten pasek. Podejrzewam, że jednak trzeba będzie poszukać jeszcze ze dwóch takich punktów na mapie. Ja do statku lecę. Zamiast w drugą stronę. Dobra, swoich wyprowadzimy. Co się stoi tako? O, szybszy był. Te cepy fajne, ale one się długo rozkręcają. O, skarb! Proszę bardzo, w domku. Było mnie zauważyć, mógłbyś przeżyć. No dobra, moi drodzy. Tym optymistycznym akcentem będziemy się żegnać. Ja wam życzę miłego grania i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!